Paczka mi przyszła! Zaraz odpakujemy skurczybyka. Co za ciekawe puzderko, ciekawe co tu jest w ogóle w środku. To jest w ogóle jakiś fejkowy adres, to nie jest mój. Tak, a więc kupiłem sobie, prawda, takie badziewko. Nawet poręczniejsze niż myślałem, wydawały się większe na obrazkach. Nie no, ale zapaczkowane zarąbiście, polecam Allegrowicza. Tak więc kupiłem sobie taką overmedię. Takową o. Zdarzyło się, że ktoś zapytał, zagadnął, czy będą jakieś filmiki z gier ze Switcha i tak dalej. No byłyby, no, jakbym miał czym nagrać. Teraz już mam. Ogólnie jednak powiem wam, że bardziej się troszeczkę nastawiam na live streamy. Zobaczymy, czas pokaże. Jestem otwarty na propozycje. To co, podłączymy bydlaka. O fuck! Komputer mi zresetowało, no jaki żal. No fajnie się zaczyna, nie? W ogóle w tak zwanym międzyczasie zrobię coś strasznego, bo nie chcę mi się jeszcze tutaj na do Switcha znosić, więc... bo Switch, wiecie, wcale nie jest konsolą przenośną. Ale wracając do tego, zrobię coś strasznego, podłączę kablem HDMI z syngowanym logo Nintendo Xboxa. No i zarąbiście drivery się instalują. Ojejciu, jak... Co? Pasek się cofnął? No jak? No... Ja pierdziele, działa! Ha. Tylko czemu jest tak dziwnie ekran ucięty? Tego jeszcze nie wiem, ale... No jak widzicie tutaj normalnie jest przechwytywany obraz z konsoli. Nie są też jakieś duże opóźnienia. Bałem się, że one będą takie duże jak fabryczne aplikacje, ale okazało się, że w OBS-ie one działają naprawdę całkiem spoko. No, a teraz macie małego sampla z Zeldy. Dzień dobry, siemanko, witam w mojej kuchni. Tak więc witam was w The Legend of Zelda, na moim kanale nagrywane właśnie z mojej Avermedii. Jestem właśnie w Divine Beast Wach na Boris. Tutaj wczoraj skończyliśmy streama, także polecam Twitch i w ogóle. Cały czas też się zastanawiam, czy gdzie streamować, YouTube czy Twitch. Ostatnio był Twitch, testujemy tym razem może YouTube'a. Zobaczymy, jaka będzie frekwencja. No po prostu frekwencja wygra, co tutaj dużo gadać. O, widzę, że tutaj już mamy jakąś pierwszą walkę. Dobrze, dobrze. W takim razie ja sobie wezmę elektryczny mieczyk. Jakąś troszkę lepszą tarczę, bo to jest 2 na 10. I spróbujemy. O, nie ma! Elektryczne miecze są najlepsze na tych guardianów. Oni po prostu dostają stuna na japę i nie są w stanie nic zupełnie zrobić. Guardian Spear weźmiemy, bo i tak mamy jakiegoś wolnego slota, się może przydać. Ja nie do końca wiem, gdzie my mamy teraz lecieć. My musimy znaleźć sobie mapkę tego Divine Beasta. Może nie bombowe strzały. Już nie bądźmy tacy rozrzutni. Z tego co się nie mylę, musimy gdzieś tam iść na wprost. Była taka na początku cutscenka, ale nie specjalnie się jej przyjrzałem, gdzie tam dokładnie jest ten terminal do zgrania. Widzę, chyba jakaś skrzyneczka jest czy coś. Zaraz podbiegniemy tam sobie, zobaczymy, badamy temat. A, skrzyneczka jest jak najbardziej, tylko że... Ona jest tak, żeby... Oj, ale chyba jej się tak nie uda uciągnąć. Musimy ją zestrzelić i zaraz szybko złapać. Oj, to się może troszeczkę nie udać, bo jak już wcześniej wspominałem, mam opóźnienia troszeczkę. Nie bardzo duże, ale... Oczywiście. Janusz Inżynier, polecam. Dobrze, tak więc prawdopodobnie gdzieś tutaj sobie musimy wbić na te pomosty.
gdzieś powinien być. To jest główny terminal, widzę. To jest ten do wyłączenia później. Tak? Tak, musimy wyłączyć terminale, żeby w ogóle cokolwiek się tutaj dało zrobić. O, o, mamy następnego amatora. O, szkoda, że spadł. Jednak ten lód z nich potrafi trochę kosztować pieniędzy. Wiecie, pieniądze są na wagę złota. Bardzo kreatywnie powiedziałem, dobrze. Zobaczmy, co my tu mamy. Co nam daje w ogóle ten pedestr tutaj w tym miejscu? To jest jakieś w ogóle... Co to jest? Jakieś coś jest zamknięte. Zobaczmy, co jest tutaj. O! Tu mamy jakiś terminal. Ciekawe, czy to jest ten z mapką. O, tak, świetnie. No i znaleźliśmy. I słuchajcie, moi drodzy, to miał być tylko drobny sample, żebyście wiedzieli, jak to wygląda. Jeżeli macie ochotę na więcej, słuchajcie, zapraszam póki co na livestream. Możecie mi dać znać w komentarzach, która platforma do streamu najbardziej by wam pasowała, a także czy chcielibyście jakąkolwiek serię z gier na Switcha, żebym nagrywał. Mam parę pomysłów, ale to są bardziej serie koopowe, więc nie jestem ich w stanie sam zrealizować. Ale co do Zeldy, możecie napisać, wezmę wasze zdanie pod uwagę. To by było tyle na dzisiaj, dziękuję, że oglądaliście, trzymajcie się, na razie, cześć!